Porada miłosno-anielska. Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa. Dzisiaj mamy wróżbę z kart Tarota, Złoty Tarot, z kart anielskich i z kluczy anielskich. Czyli mamy trzy talie tutaj kart. Ja już losuję jedną kartę dla Was. W międzyczasie proszę Was serdecznie o komentarze, czy te wróżby z Wami w jakiś sposób rezonują, czy są dla Was jasne, czy są ważne. Kochani, również proszę Was o lajki i o nowe subskrypcje. Subskrypcje są ważne dla rozwoju kanału i subskrypcje są ważne, byście tutaj zostali, byście dostawali powiadomienia od YouTube'a o moich codziennych wróżbach kolektywnych na tym kanale. Kochani, również proszę Was o to, jeśli potrzebujecie wróżbę indywidualną, napiszcie mi i ja powróżę Wam. Powróżę Wam indywidualnie na podstawie Waszych dat urodzenia i Waszych zdjęć. Waszego partnera, Waszych zdjęć. Zapraszam na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila. Mój adres e-mailowy jest w filmiku, pod filmikiem i w komentarzach. Dziękuję. Kochani, więc zaczynamy. Karta Tarota, którą teraz wyciągnęłam, jest Mag. Mag mówi o tym, byście wykorzystali swoje talenty. Byście wykorzystali wszystkie kompetencje, wszystkie bogactwa, talenty, które macie, które posiadacie. Byście pokazali się otoczeniu, czy w pracy, szefostwu, czy w rodzinie z pięknej strony. Bądźcie kreatywni, bądźcie twórczy, bądźcie po prostu witalni, aktywni. Tutaj mag to osoba twórcza, która umie znaleźć kreatywne rozwiązania na wszystkie problemy, która umie wykazać się otoczeniu swoimi silnymi stronami, talentami, która umie zabłysnąć, która umie mieć bardzo dobre, sprytne pomysły również. Oczywiście karta ma też negatywną stronę. Jakby unikajcie w tym tygodniu manipulacji wszelkich i uważajcie na wszelakich manipulantów, którzy chcą ewentualnie Wami zamanipulować. Czyli uważajcie na wszelkie manipulacje, by sami nie manipulować i by nie poddać się jakimś manipulacjom. Karta anielska to odejdź. Nie tkwi w niezdrowej sytuacji. Podejmij działania, by się uwolnić i skorzystaj z drzwi, które się wtedy przed Tobą otworzą. Czyli jeśli wyczuwasz, że ktoś Tobą manipuluje, że masz do czynienia z jakimś manipulantem, manipulantką, z jakimiś osobami, które Tobą manipulują, Twoimi emocjami manipulują i chcą Ciebie jakby tutaj wykorzystać, to odejdź. Nie tkwij w takiej sytuacji, jeśli czujesz po prostu coś negatywnego. Nie bój się odejść. Bądź odważna, asertywna. Nie bój się powiedzieć nie i odejdź od manipulanta, który będzie ewentualnie rzeczywiście tutaj Twoją emocjonalnością, Twoją miłością bardzo manipulował. Będzie chciał Ciebie ubezwłasnowolnić. Będzie chciał Ciebie emocjonalnie od siebie uzależnić. Odejdź z takiego toksycznego związku. Odejdź z takiej relacji. I karta klucz anielski. Miej odwagę się zmienić. Zobaczcie, jak karty ze sobą rezonują. Manipulacje, podjęcie decyzji o odejściu i odwaga, by się zmienić. By przejść przez tą bramę, by coś w swoim życiu zmienić. By odejść od starego i zacząć nowe. By był jakiś przełom w Twoim życiu, by była jakaś pozytywna zmiana. Miej odwagę, bądź odważna.
Piękna wróżba, pięknie rezonują te trzy talie ze sobą, konsekwentnie. Także przemyślcie swoje relacje, swoje sprawy. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.